Jestem przekonany, że jest to na obecną chwilę jedyne rozwiązanie dla mieszkańców naszego miasta umożliwiające zmniejszenie negatywnych skutków. Proszę bardzo, spokojnie. Po mojej wypowiedzi możecie Państwo komentować. Dziękuję. Za to serdecznie dziękuję. Jestem przekonany, że jest to na obecną chwilę jedyne rozwiązanie dla mieszkańców naszego miasta umożliwiające zmniejszenie negatywnych skutków zadłużenia inwestycyjnego ciążącego na grudziąckim szpitalu. Opinia podatkowa doradcy PiS profesora Witolda Modrzewskiego jest gwarancją, że nie ma w obszarze fiskalnym żadnych zagrożeń dla przeprowadzenia tego projektu. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, jak i rozwój miasta są najważniejszymi celami, które powinny przyświecać każdemu radnemu. Dlatego w sposób niezależny podjąłem taką decyzję. Myślę, że polityka zdrowotna realizowana przez rząd PiS, a przede wszystkim przez ministra Radziwiłła, pozwoli w niedługim czasie na wyjście z zapaści finansowej wielu szpitalom w Polsce, a także naszemu szpitalowi. Dlatego będę głosował za tą uchwałą. Bezprecedensowego przykładu korupcji politycznej w czystym kształcie. Jest parę mocniejszych określeń niż korupcja polityczna, ale pozwólcie, że przez szacunek dla znajdujących się na sali kobiet ograniczę się do tego eleganckiego określenia, które przed chwilą użyłem. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że jako klub radnych zwrócimy się do pana wojewody kujawsko-pomorskiego z wnioskiem, aby nie pozostał obojętny na przykład ewidentnej korupcji politycznej, z jaką mamy do czynienia, i żeby zakwestionował zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej po raz trzeci się dzisiaj zbieramy, mimo że nie zaszły żadne okoliczności między sesją, na której uchwała nie została przyjęta, a dzisiejszym posiedzeniem sesji. Mam nadzieję, że nasz wniosek przez pana wojewodę zostanie wnikliwie rozpatrzony. Proszę o spokój Państwo. Mamy wniosek formalny o głosowanie imienne. Pan Wojciech Chyła. Głośniej proszę. Nawet Cię nie słychać, dumna. Proszę o spokój, proszę pan nie obrażać. Pan Michał Czepek. Za. Pan Maciej Glamowski. Pan Arkadiusz Gorzka. Za. Pan Szymon Burbin. Przeciw. Pani Joanna Iwanowska. Za. Pan Piotr Jezierski. Za. Pan Krzysztof Kosiński. Przeciw. Pan Łukasz Kowalowski. Przeciw. Pan Jakub Kopkowski. Za. Pani Marzena Makowska. Pan Paweł Napolski. Za. Pani Krystyna Nowak. Jestem za. Edyta Ogonowska. Jestem za. Pani Małgorzata Osowska. Nejma. Pan Wiesław Poliński. Jestem za. Pan Piotr Rodę. Cześć. Pan Tomasz Smolarek. Pan Sławomir Szymański. Przeciw. Pan Marek Totleben. Pan Andrzej Wiśniewski. Przeciw. I pan Mariusz Szebrowski. Jestem za. Oddano 12 głosów za i 11 głosów przeciw.
Szanowni Państwo, głosów 2 za oddano 12, przeciw oddano 11, głosów wstrzymujących nie było, uchwała została podjęta.